Włosy odgrywają ogromną rolę w portrecie. Kształt fryzury jest w stanie zmienić wygląd niemal całkowicie. W tym filmie o tym, jak rysować włosy. Trzeba tutaj od razu powiedzieć, że dla wielu osób włosy to znak rozpoznawczy. Są osoby, które po zmianie fryzury byłyby praktycznie nie do poznania. Myślę, że nie trzeba tutaj nikogo szczególnie przekonywać o tym, jak bardzo kształt fryzury może zmienić wygląd. Dla portrecisty ma to ogromne znaczenie. Oddawanie odpowiedniego kształtu fryzury i charakterystycznego układu włosów jest często kwestią zasadniczą przy oddawaniu podobieństwa konkretnej osoby. Kłopoty z rysowaniem włosów polegają przede wszystkim na nieznajomości odpowiedniej metody ich modelowania. Rzecz dotyczy ukazywania kształtu kosmyków, oddawania ich blasku, światłocienia oraz kierunkowości układania się poszczególnych pasemek. Na pierwszy rzut oka mamy tutaj kompletny chaos. Włosy błyszczą, krzyżują się, mieszają ze sobą, tworzą pasemka, fałdy, sploty. Jak do tego zagadnienia podejść? Od czego w ogóle zacząć? Przede wszystkim pamiętaj, że niezależnie od stylu, jakim rysujesz, za każdym razem, gdy podchodzisz do sztalugi, staraj się od razu porządkować swoją pracę. Pracuj według przyjętej i przemyślanej przez siebie metody. Jesteś artystą i to ty powinieneś dominować nad przedmiotem. Obiekt sztuki ma być podporządkowany tobie, a nie ty jemu. Kwestią wartą omówienia jest tutaj również sam styl, który prezentujesz jako rysownik. Włosy za pomocą dowolnego medium możesz zdefiniować na różne sposoby. Wiąże się to ściśle ze sposobem, w jaki rysujesz. Fryzurę możesz określić szybko, jako kilka falujących linii. Przykładem tego może być ten rysunek Rubensa. Proste studium głowy dziecka, a zawiera już praktycznie wszystkie najistotniejsze elementy kompletnego portretu. Możesz również oddać charakterystykę włosów w sposób bardziej realistyczny, czy nawet hiperrealistyczny. Wszystko zależy od Twojego stylu i Twoich osobistych preferencji. Przechodzimy teraz do rysowania konkretnej fryzury. Narysuję po prostu portret per D. Będzie to ćwiczenie, którego najistotniejszym celem jest przedstawienie sposobu rysowania włosów. Aby je wykonać, potrzebne nam będą ołówki 2B, 3B, 5B, bawełniana szmatka, wiszer oraz miękka gumka. Rysowanie włosów podzieliłem na kilka etapów tak, abyś mógł krok po kroku prześledzić cały ten proces i zastosować wszystkie zawarte tutaj rady podczas własnej pracy. Konstruowanie głowy to oczywiście podstawa każdego portretu. Posługując się delikatnymi liniami ołówka 2B, określamy rzut głowy i konstruujemy perspektywę wszystkich elementów mających znaleźć się na naszym rysunku. Kształt fryzury. Na początku określamy ogólny kształt, jaki ma fryzura. Pierwszy etap polega na określeniu kształtu i ogólnych proporcji tego, co chcemy narysować. Na tym etapie nie skupia się na poszczególnych pasemkach, lecz na ogólnym kształcie fryzury i jej odniesieniu do wielkości głowy. Teraz najważniejsze są proporcje i na nich się skupiamy. Położenie świateł i cieni. Teraz należy rozplanować układ kosmyków świetlistych i zacienionych.
Nie wystarczy jednak zrobić tego pobieżnie i byle jak. Trzeba określić je dokładnie i starannie. Pamiętaj, że im dokładniejszy będzie wstępny szkic w odniesieniu do relacji ogólnych, tym mniej będzie problemów z proporcjami w późniejszych etapach pracy. Rozplanuj zatem dokładnie wszystkie partie światła i miejsca cienia. Tonowanie. Rozpoczynamy wstępne tonowanie. Nie rysujemy jednak od razu każdego włosa z osobna, lecz najpierw określamy tonalnie sam rozkład światłocienia, który zdefiniowaliśmy w poprzednim etapie. Zacieniuj najpierw delikatnie te miejsca, które określiłeś jako najciemniejsze, a następnie kieruj się ostrożnie w stronę półtonów. Kreskowanie. Dopiero teraz oddajemy kształt poszczególnych kosmyków, nadając im kierunkowość za pomocą konkretnych pociągnięć ołówkiem 3B. Jeśli chcemy nadać rysunkowi aksamitny efekt miękkości, możemy rozetrzeć teraz ołówek za pomocą wiszerów lub bawełnianej szmatki. Rób to jednak ostrożnie, aby nie zabrudzić miejsc rozświetlonych. Poza tym, jeśli rysujesz przy blacie, stosuj czystą kartkę podłożoną pod rysującą dłoń. Unikniesz w ten sposób zabrudzenia powierzchni rysunku. Thank you.
Rozjaśnianie. Przy rysowaniu włosów często zdarza się lekkie zaciemnienie ogólnej tonacji fryzury. Dlatego rozjaśniamy je teraz tam, gdzie jest to konieczne. W ten sposób uzyskujemy znacznie pełniejszy zestaw półtonów. Teraz już pracuj dokładniej i staraj się nadawać włosom konkretny kierunek i kształt. Pracując gumką, pamiętaj, żeby nie przeciskać jej zbyt mocno. Faktura dobrego papieru jest wytrzymała, ale mocne tarcie może ją poważnie uszkodzić. Poza tym uważaj na estetykę pracy. Jeśli gumka ulegnie zabrudzeniu, natychmiast ją wyczyść za pomocą czystej, mocno naciągniętej szmatki lub kawałka papieru. Przy pracy gumką pamiętaj również, żeby nie zdmuchiwać i nie strzepywać dłonią resztek gumki. Aby pozbyć się resztek i uniknąć rozmazań, używaj w tym celu czystego, szerokiego pędzla.
Najciemniejsze miejsca. Ołówkiem 5B określamy ostatecznie najciemniejsze miejsca. Są to najgłębsze tonalnie szarości. Detale. Ostatnie pociągnięcia ołówkiem imitujące poszczególne włosy. Włosy nie są tej samej tonacji we wszystkich miejscach rysunku. Poszczególne kosmyki różnią się tonacją i należy brać to pod uwagę. Teraz czeka Cię prawdziwa próba. Jest to największa próba dla Twojej cierpliwości, jednej z najważniejszych cech artysty. Nie spiesz się zatem i pracuj dokładnie. Jeśli będziesz cierpliwy i wyjdziesz z tej próby zwycięsko, to po pewnym czasie Twoim oczom ukaże się elegancki, dopracowany portret Perdy.
Ostatnie, ostrożne pociągnięcia. Kreski najcieńsze wykonujemy ostrym ołówkiem. Dla miejsc pojedynczych włosów o ciemnej tonacji. Oraz gumką. Miejsca pojedynczych kosmyków o jasnej tonacji.
W następnym odcinku narysujemy już proste studium portretu. Zapraszam.